Louis Rosenfeld urodził się we wsi Bokrze niedaleko Sejm. Jego językiem ojczystym był jidysz. I choć znał polski i rosyjski, biegle władał niemieckim i angielskim, temu językowi pozostał wierny do końca życia. W dzieciństwie uczęszczał do szkoły w Sejmach, potem jeszywy w Suwałkach. Pisać zaczął wcześnie, już w wieku 15 lat. Wyjechał z Sejm pod koniec XIX wieku. Najpierw do Amsterdamu, potem do Anglii. Wreszcie w 1886 roku wyruszył do Ameryki, dzieląc los milionów emigrantów szukających szczęścia i lepszego losu w nowym świecie. W swoim życiu pracował jako krawiec, szlifował diamenty, pracował w fabryce, sprzedawał cukierki, był właścicielem kamienicy czynszowej. Znał dobrze ciężką pracę. Nieraz żył z rodziną w nędzy, chwilami na granicy śmierci głodowej. Miał dobre serce, wrażliwe na krzywdę drugiego człowieka. Swoje ciężkie doświadczenia emigranta, tułacza, biedaka, robotnika wyrażał w poezji. Walczył nią o poprawę życia proletariatu. Znane są jego pieśni pracy, pieśni narodowe i ludowe. Choć jego utwory były śpiewane na spotkaniach robotniczych, on sam koniec swojego życia spędził w chorobie i niedostatku. Umarł w samotności. Na jego pogrzeb jednak w Nowym Jorku przyszedł 20-tysięczny tłum miłośników jego poezji.